Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemeczka, z tej strony Mitrox i zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na kanale. W pierwszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Bioshock 2 Remaster. W poprzednim odcinku zaczęliśmy naszą całą przygodę, dotarliśmy do stacji metra, gdzie tu musimy przejechać przez tunel, który jest aktualnie zamrożony. Musimy dostać do tego plazmid, który oczywiście podpala wszystko, tak jak to było w jedynce. Stoimy centralnie przed bilecikiem. Jim Dandy, that'll get you in the park. But buying incinerate's gonna cost Adam. It's a sort of genetic goo that lets you rewrite whatever God gave you. The little sisters carry the stuff, as you may recall, so you'll need to locate one. I heard whispering near the El Dorado Lounge. Have a look. El Dorado Lounge. Dostanę się do parku. No dobrze, no. Tam po drugiej stronie szyby widzieliśmy właśnie jedną małą siostrę. Tylko nie wiem, jak to jest w przypadku ratowania ich, że jak je uratujemy, to dostajemy również Adama, czy musimy z nich pozyskać to? To mi znacznie bardziej pasuje. 50 mm kaliber. No, wygląda na poważną broń. O, podobno metro jak w minigierce w Resident Evil chyba 3 remake'u. Coppers, get yourselves hit! No fuck up this time! Whoa! The banks and judges! Proszę. I'm Andrew Ryan. Welcome to Ryan Amusements. Please enjoy the park. Eldorado Long, no to to powinno być tu. Until you arrive, father, I'm trapped here. Smuggling these gifts out is the most I can do to help. Okej, czy jednak musimy sobie poradzić z Big Daddy'im? Aha, przygotuj się na ciężką walkę. Zapisik już wcześniej robiłem, to bez problemu chyba damy radę. Now that Big Daddy won't bite until you do. But to get to Lil Sis, you gotta put the old boy down for good. Son, you did it. Now, just let her ride on your shoulders and she'll trust you like her own daddy. Are we gonna be together again? We're in business. Now, there are corpses all over Rapture, and little dimples there can sniff out the atom on them. Find one. Dilly-dally, Mr. Parker, my daddy. It's close.
to na mnie prowadzi? Drona, kurde, ciekawy system. A czy ona mnie prowadzi do wyznaczonego celu misji, czy tylko do kolejnej siostry, żeby był progresik? She's got a juicy one, but when she starts draining out the atom, the splicers will come running. Be ready before you set her down on that body. Aha, o to chodziło. Już rozumiem. That is a child of the family. Not a toy for you to exploit and discard. It is fitting that you expire here. One more forgotten curio in Ryan's shrine to the self. Here they come. Keep the splicers off her now till she's finished, or they'll never give up the hunt. Poor little girl. She's helpless. Stakes, son. But a plasmid costs a bit more atom yet. Keep it up. I told you, Daddy, I was Daddy, make him over listen there. She ain't yours. No. No, otrzymywanie ciosów brzmi, jakbyśmy dostawali centralnie w ten hełm i mieli redukcję obrażeń, według mnie. No, obrażenie dostajemy ciągle takie same, mam wrażenie. On the surface, the farmer tills the soil, draining the string from his arm. Over there! Parasites say what was yours is ours! We are staked! We are gold! This way! We demand our share! Are we ready? Yes! I do not hate you, Delta. Indeed, I care for you in Co sobie tutaj kupić? Może te pociski? No i na razie tyle. To any other sentient creature. But I cannot sacrifice a thousand of my children for one rebellious son. Oh,
Chief. We've almost got enough Adam now. To get the rest, you'll have to take care of that little sister. There should be one of the air vents they favor in the workshop. Bring her down there. Good night, everyone. On the surface, the scientist invests Kurde. What do you want with her? Stop it, Morrigan! Now, Tannenbaum would have you turn that sister human again. You'll get just enough Adam for our purposes, and the girls will likely try to repay you somehow. But Rapture's a high-stakes town, son, and she is a jackpot. You just have to be willing to take it all. You'll harvest more Adam than the price of one plasmid, so well, the rest is gravy. Think about it. Down here, it's your survival or hers. More man than you are. Thank you. Well, our tin man had a heart all along. Personally, I call that a liability, but you have enough Adam now. Barely. Head to the Hall of the Future and splice up with Incinerate. A mając już doświadczenie z jedynki, no to wolałem akurat uratować te siostry. Co ich tak dużo? Wziąłem trudność, mam wrażenie, że to jest strasznie ciężej niż w jedynce. Patrząc na to, ile jest tutaj przeciwników, jakie mamy zapasy przedmiotów. On the surface, your parents sought a private life, using their great talents to provide. They learned to twist the lies. Wyśmiemy machine gun damage. The child has a duty. He will go to war and die for the nation. I'd better get gone. Myślałem, że to już są jakieś kurde pułapki, tak jak to było. No, w przypadku jedynki niestety. Open outdoors. Nie wiem, nie przeciwnik. Jednak nie. Come on, choppers! Tear this place down! Drop that at me! Kupimy sobie Ipo Hypo. No coś czuję, że akurat pieniądze tutaj się strasznie przydadzą. W przypadku jedynki to nie było aż takie potrzebne. Kurczę, że taki przeskok jest. Busted pile of junk. Broke it, didn't you, Edna? Everything you touch turns. Stop!
So, you would drain the people of their life's blood. Oj, nie będzie to. Potrzebujemy akurat. To akurat wiemy. Health upgrade. A niech będzie. O, Evilink. Świetnie. Tak, to świetne ulepszenie z jedynki. Gdy bierzemy aptekę, też dostajemy trochę Evilinku. Rapture is a body, Delta. I am the voice. And Big Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Sleep now. Your day is done. And no one can help him. Bye, Daddy. Smarter than gdzie mielibyśmy iść, bo musimy te drzwi rozmrozić. Oj, tylko że... O, pewnie te. Świetnie. Tego nie damy rady chyba. No to chyba nie to mieliśmy. Nie to, miałem zrobić tak. Teraz wiem, że sobie tam do samo w pack, follow sign to the get there. To była mowa o plasmidach, no to musimy na pewno stąd wyjść. Na pewno nie to. Tędy raczej. Mam muzeum. Son, not even a big sister can keep you down. Well, come on back and melt the ice and we can say goodbye to this two-bit carny ride. Świetnie to poszło. Kurde. No jeszcze tak zacząłem trochę srać, jak zacząłem, że tyle życia nam tylko zostało, ale fajnie to poszło. Czyli te Big Sister stąd to wychodzi, że będą takie darmowe surowce Adama, amunicji tam chyba też trochę. I chyba tyle. Chyba, że pieniądze nam jeszcze dał, to byłoby fajnie. Dał nam trochę. Aż taki duży kawał rozmrozimy niby? Coś mi się nie widzi. Chyba, że tylko dół, wtedy to ma sens. Outstanding sport. You're proven to be quite a windfall. Now just open the train tunnel from the security booth there and I'll come out and jump on. Coś mi się nie widzi. Tutaj to wybuchnie. I like to look a man in the eye when I give him my word. You and me, kid, we're going places. I had th-
thought you some golem of Sinclair's, brought here to hold Rapture's arms while he rifles through her pockets. But no, you are aware of your plight. Who, I wonder, would be so cruel to force a mirror on a man with no face? Lamb was waiting for us. Come out shooting and start the train. Lamb's trying to box us in, kid. This is a goddamn city-wide lockdown. To keep the train moving, you need the security override key from the local governor, Grace Holloway. She kicked me out of my own hotel down here, the Sinclair Deluxe. Find her and get that key. Czyli zapewne tędy, tak? Chyba tak. Że mi się nie podoba ten zmutowany przeciwnik, to nie będzie, że może weźmiemy normalne rivety. Albo... no, świetnie. Dużo amunicji. Czyli na to powiedzieć, że nie musimy mieć w ogóle broni białej, aby atakować wręcz. Fajna sprawa. Twisted that baby girl into a thing so sick it can't even die. And now you come swanning into my neighborhood looking for me. Wrong turn, Tin Daddy. When we hang you from a streetlight and you choking out your last, I want you to remember my face. Piss off and die, Tin Shit. Well, sport, I guess Gracie's home. But that big lug just dropped half my damn hotel in your way. Now, to break through that mess, I expect you're gonna have to work out how he got so burly. Find yourself a genetic research camera, son. You can pick up any number of tricks from a splicer with one of those. Try the pawn shop downtown. Czyli musimy znaleźć kamerę. No dobrze. Zobaczymy tutaj, jak mi się szło. Wydaje mi się, że niektóre Fishboy Diner nie wydaje mi się, żeby takie obiekty były w jedynce. We shall save the likes of you. I'm quick on my side.
Jakaś amunicja chociaż. Adaptować. No i tutaj pominąłem jedną rzecz. A, już mamy, dobra. No, z amunicją są kłopoty. I to ogromne, niestety. Mamy 40, to ja bym dał maksymalne życie. Jak już będzie. On ciągle ma odnowione życie, no to wychodzi. Możemy pozyskać niby energię, ale na razie wolę się w tym wstrzymać. O nie. Well, there's the pawn shop, but it's bolted up tight. You'll have to find another way inside, I expect. Tędy na pewno nie. Sporo dolarków, muszę przyznać. I tak, to chyba amunicję. Nic. What do they expect? You keep enough drug stash in this clinic to splice up a rhinoceros. Of course, every poor soul in a drop's gonna start beating down your door. It's my job to think up a new key code to keep them out. Seems like every other day now. Nuts. I'll mull it over for a while at the fishbowl diner. Co tutaj? Kod, dobra. Już mamy. 0047 chyba, albo 43. Nie to? Eleanor's grown now, baby snatcher. Even after what you did to her. Dr. Lamb found a way to shape that girl into something perfect, something holy. She's a daughter to us all. Nobody in Rapture will shelter you now. 0047, dobra, miałem rację. Grace has got the wrong idea. You're not responsible for turning Eleanor into a little sister. Big daddies are just slaves. And you only recently broke free. Tyle amunicji, to mi kurde pasuje, sporo nam dała. Czy tutaj rozumiem na dół? I mamy aparacik. Tak, research kamera. Na tym nam zależało. That thing's a miracle in Technicolor, kid.
Works like a movie camera. Start the film rolling before you open fire on a splicer, and then anything you hit him with tells you more about his DNA. Let's give it a dry run, shall we? Nah, can't be. Easy now. Looks like you got the jump on this fella. Start your camera recording him, then hit him with a little bit of everything. Plasmids, firearms, whatever you can dish out. That's it, son. Camera spits out a prize once in a while as you learn what makes a splicer tick. Now, find one of those big old brutes and take him out on film. Before long, you'll be able to brush aside that mess at the hotel. Splicer. Nam się wydaje, że to jest ten duży, którego już zabiliśmy. Ale chyba prowadzi nas na to wejście do najbliższego. Jeszcze jedno mnie ciekawi. Robimy tak. Brute Splicer na Skid Row. Aha, niedaleko Limbo Room. Musimy go sfotografować przez research kamerę, używając jakichś tam plasmidów i broni przeciwko niemu. I dostaniemy za to nagrodę. Dobrze, w takim razie następną misję zrobimy dopiero w następnym odcinku. Siemka.